ten dar od Boży jest darem, którego nie mogę przyjąć bez szacunku i go traktować jako dobro konsumpcyjne. A więc jaka postawa wobec daru? To jest wdzięczność i szacunek. A jeżeli komuś coś ofiarujemy, jesteśmy bardzo wrażliwi, czy się podobało. Czy ktoś mi podziękował za dar. A zatem wdzięczność i szacunek się nadaje, należy również Panu Bogu za taki dar, który On daje. Płodność jest jako dar, jest również zadaniem do wykonania. Zadanie implikuje odpowiedzialność za dar i jego wzrost. To jest ten talent, ta mina przypowieści o talentach. Jesteśmy odpowiedzialni za jego wzrost. Zamyśle Boga, Stworzyciela i Odkupiciela, rodzina odkrywa nie tylko swoją tożsamość, to czym jest, ale również swoje posłannictwo, to co może i powinna czynić. A więc otrzymując dar płodności, jesteśmy również wezwani do zadania, żeby tym darem się wzbogacać, się nim posługiwać, go rozwijać. Tak więc podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy, przekazywanie poprzez rodzenie obrazu Bożego z człowieka na człowieka. Postawa daru się strzeże, jak skarbu. Jest się odpowiedzialnym za jego dalsze losy. Czyli odpowiedzialna realizacja implikuje, to zadanie implikuje odpowiedzialność za to, co robię, jak robię, po co to robię. I znowu, kolejna idea wiodąca to jest płodność i genealogia. Znowu bardzo bym prosił uniwersytet, by te tematy rozwijał. On jest bardzo marginalnie obecny w świadomości ludzi, również akademików. Więc w Biblii są liczne genealogie, z różnych okazji wymieniane. Miały one zabezpieczyć przynależność do narodu wybranego, mającego do wypełnienia misję Bożą. A więc genealogia jest elementem zbiorowej, wspólnotowej świadomości. Jeśli znowu ludzie szukają swojej genealogii, chodzą po cmentarze, wertują księgi parafialne, żeby dotrzeć do swoich przodków. Później genealogie nabierają charakteru mesjanistycznego i to jest właśnie było w dzisiejszych czytaniach, w pierwszym czytaniu, jeśli chodzi o proroctwo dotyczące rodu Dawida. I w Ewangeliach mamy dwie genealogie Jezusa. U Mateusza jest to genealogia zstępująca od Abrahama. To jest ta genealogia wiary, można by powiedzieć, którą też dzisiaj wymieniał święty Paweł. U Łukasza jest genealogia wstępująca do Adama, a przez Adama do Boga samego. To, o czym właśnie mówił Jan Paweł II tak bardzo i o czym ciągle powtarza dr Kołtaska, genealogia divina. Prawda? Więc ta genealogia jest już zakorzeniona w Adamie, który otrzymuje życie i obraz Boży od Boga samego, a więc nasza ludzka genealogia jest boska. Widzimy to teraz, prawda? I przykazania. Nie cudzołóż. Nie rozumujemy w tych kategoriach, jeśli chodzi o szóste przekazanie. Myślimy, że to tylko powstrzymanie się aktów seksualnych z osobami, powiedzmy, postronnymi, można by powiedzieć. Ale to jest bardzo ubogie traktowanie tego przykazania. To jest przykazanie,
które jest strażnikiem ludzkiej i boskiej genealogii, do której każdy ma prawo. Stąd też jest problem dzieci, których tego prawa pozbawiono, które tej genealogii nie są w stanie odtworzyć. I to jest bardzo bolesny moment sieroctwa często. Bo nawet sieroctwo takie, gdzie wiemy, kto byli, kim byli moi rodzice, prawda, co się z nimi stało, skąd pochodzili, jakich mieli z kolei ojców, dziadków i tak dalej, jest inna niż ten, który, jak mówi się o kardynale Paryża dzisiaj, przyjął nazwisko Ventrois. 23 numer miał w jakimś żłobku, w którym go znaleziono. I on jakby przyjmując to imię 23 wpisał się w genealogię Bożą bezpośrednio. Uznał, że Bóg jest jego ojcem, Kościół jego matką, bo tak starożytni mówili, dla kogo Kościół nie jest matką, to Bóg nie jest ojcem. Nieco to już. I tutaj znowu widzę możliwość również umocnienia motywacji, dla której nie akceptujemy adopcji embrionów, żeby ta genealogia była wyrazista. I teraz interludium, czyli przerywnik w utworze muzycznym, jest językowe i znaczeniowe, po to, by rzeczy wyrażać adekwatnie i umieć je nazwać. To jest też bardzo ważna funkcja. Człowiek zaczynał nazywać wszystko, co widział. Znowu z Księga Rodzaju. Otóż ja mam takie leksykalne trudności, które trzeba rozróżnić, mianowicie płodność, rozumiana jako możliwość, płodność potencjalna, to znaczy mogę być ojcem, mogę być matką i to w językach obcych jest wyrażone przez fertility, jak żyzna ziemia. Ale żyzna ziemia niewiele się zdaje, jeżeli się po niej na niej nie sieje, prawda? Ona może być żyzna, ale nieplenna, prawda? I to trzeba też bardzo wyraźnie rozróżnić i tę różnicę znaczeniową i płodność zrealizowana, czyli dzietność, fecundity, prawda? W języku polskim nie mamy tego rozróżnienia, zaczynam się posługiwać właśnie tymi dwoma słowami płodność i dzietność, żeby wyrazić w sposób bardziej precyzyjny rzeczywistość, która jest przedmiotem naszego zainteresowania. I postawy róbmy w tym, co robimy, bądźmy precyzyjni, używajmy zrozumiałego i adekwatnego języka. Koniec interludium. Błogosławieństwo to jest bogactwo, uposażenie. Przechodzę teraz w kierunku bieguna antropologicznego. Płodność jest przede wszystkim wyrazem zdrowia. Niepłodność jest zasygnalizowaniem jakichś chorób, które trzeba odkryć, zlokalizować, zidentyfikować, żeby je leczyć. Ale płodność, ja nie uważam, że niepłodność jest chorobą, tylko jest syndromem wskazującym na jakąś chorobę, którą trzeba znaleźć. Myślę, że na proteknologii się ze mną zgodzą. A więc płodność jest wyrazem zdrowia. Ta świadomość jest zatarta dzisiaj. Jest integralną częścią zdrowia psychofizycznego. Komponentą tego zdrowia psychofizycznego. I powinna być elementem tego, co się nazywa dobrobytem, czy beneser, prawda? Dobrostan, tak. Po angielsku?
głębiej. Tak jest. Jest złożoną, wieloczynnikową funkcją dorosłego organizmu. Znowu nie należy jej sprowadzać do jakiejś jednej prostej funkcji. To jest tak złożona funkcja, jak proces krzepnięcia krwi. Albo być może bardziej. Gdzie wiele czynników musi współistnieć. Jeżeli jednego zabraknie, cały system się wali. I stąd, gdy podnosimy rękę na płodną, musimy wiedzieć, co psujemy. Jest dowodem prawidłowej struktury anatomicznej i prawidłowej fizjologii.